w Promie na otwartych wodach, a dzisiejszymi gośćmi jest Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz. Alicja Majewska, Polska. Włodzimierz Korcz, Polska. To już jest nasze kolejne spotkanie z tego właśnie cyklu. Artyści mnie pytali, jak to będzie wyglądało. Ja prowadziłem już pierwsze spotkanie ze Stanisławem Sojką. Opowiem wam, jak to było ze Stanisławem Sojką. No więc Stanisław Sojka wszedł, powiedział, żeby go nie zapowiadać, że on zagra pierwszy utwór, a potem mnie zapowie. No i tak wyszło, zagrał pierwszy utwór, mnie zapowiedział, ja go potem zapytałem mniej więcej, to była taka konwencja, około 3 minut rozmowy i później jedna piosenka i tak to się wszystko przeplatało. Teraz będzie nas zabawiał inteligentną rozmową, a my za chwilę będziemy występowali, tak? Tak, no czy to inteligentna, to już wszystko się jeszcze w naszych rękach jest, natomiast rzeczywiście takim głównym punktem programu jest wasz występ, utwory, które... Myślę, że dobrze znamy, ale również wspaniale sobie je przypomnieć. Jesteśmy w Promie Kultury, czas pandemii, a więc osób, widzów nie jest tak wiele, nie tak wiele mogliśmy tutaj zaprosić z Państwa. Natomiast jesteśmy również online, czyli można powiedzieć, że jesteśmy tak na wynos, ale jednocześnie i w tym miejscu i dzięki temu będziemy mogli powiększyć nasze audytorium. I od razu to pierwsze pytanie, jak przeżywacie ten czas pandemii? Czy sobie radzicie wy, którzy jesteście tak bardzo związani ze stradą, z publicznością, z takim codziennym kontaktem z bardzo szeroką galerią osób i nagle to wszystko się urywa. Wszystko nam odwołali. Alicja. Znaczy nam odwołali, no. Pierwsze dni to, ponieważ ja jestem menadżerem tej grupy właśnie, tej grupy plus kwartet smyczkowy. Tak, no przekładanie terminów, jak każdy z nas, przekładania z marca najpierw na maj, koniec maja, nawet jeszcze jakoś tak nam się wydawało, że to może miesiąc potrwa. No ale to nie jest takie oczywiste, jak się okazuje i nie tylko koniec września, ale koniec października, w dodatku takie duże sale, jakieś takie duże typu, nie wiem, NOSP czy Forum Muzyki we Wrocławiu, to gdzie agencja czekała 1,5 roku na termin, to teraz się okazuje i mieliśmy grać tam jakoś w kwietniu, to najbliższy termin 28 chyba lutego. Zagramy w Wajsie, o, tak chyba na przykład. Ale wiesz, to ja mam taką, przyjąłam zasadę jakąś taką właśnie, że planujemy, tak? Za co będzie za 2 tygodnie. Opole ma być na początku września, no ma być, wszystko ma być. Mamy grać, prawda, w Słupsku we wrześniu, mamy grać. A czy zagramy, jak będzie? Ale dzisiaj jesteście w Promie i to jest dla nas najważniejsze. Jesteśmy, dla nas też, bo my tu bardzo lubimy być w Promie Kultury. Zwykle było to bardzo, jakoś tak stłum taki był zawsze. Ale jesteśmy, ale prosi, jest publiczność też... jest z tobą. Ale powiedzcie nam jeszcze jedno zdanie dosłownie, co dla was w tym właśnie pandemicznym czasie jest najtrudniejsze? Dla mnie najtrudniejsza jest bezczynność, bo to jest, nie ma nic gorszego dla człowieka, który był całe życie zajęty po 25 godzin na dobę, żeby nagle nie mieć co robić. To jest upiorne. To z tym ciężko sobie radziłem. I jedna ważna rzecz. Ja pierwszy raz od 45 lat 2,5 miesiąca nie widziałem Majewskiej na oczy. No właśnie. Ale to już Wodek przesadziłeś właściwie z tymi podporządkowaniem się restrykcji, bo 2,5 miesiąca Wodek nie chciał mnie widzieć na oczy. Słuchajcie, to ja w takim razie już pierwszy nie mam więcej pytań, to może coś zagrajcie, bo zdaje mi się, że temat się robi dosyć problematyczny dalszy ciąg tego spotkania. A ja jeszcze chciałam powiedzieć, że ja w tej pandemii poczułam namiastkę tego okresu, kiedy już będę na emeryturze. Włodek podchodzi do instrumentu i niewidzący od 2,5 miesiąca Alicji Majewskiej przewidział. Alicja podchodzi do mikrofonu, ten tak? Zostawia, bo to jest tylko taki słowny. Oczywiście, że mimo tego wszystkiego i uprzedzę cię jakby, że apetyt wciąż na życie, to ja jednak mam. I to jest właśnie taki początek dzisiejszego programu. Obudził mnie wiosenny świt,
zielonych bzów szelestem. I choć tak bardzo lubię śnić, otwieram oczy, jestem. W prezencie znów dostałam dzień, więc o czym jeszcze marzyć? Na jutro nie odkładam nic, bo wiem, zbyt dobrze o tym wiem, że jutro, jutro może się nie zdarzyć. Już nie chcę tracić ani chwili i tęsknię za kolejnym dniem. Czasu się nie da zatrzymać, czemu dopiero dziś, to wiem. Już nie chcę tracić ani chwili i czasu szkoda mi na sen. Życie jest piękne, lecz krótkie jak przeciąg. Dobrze, że chociaż dziś to wiem. I tyle cudów wokół mnie, i tyle co dzień zdarzeń, że nie mam czasu przysiąść i spokojnie się zestarzeć. Apetyt wciąż na życie mam, bez przerwy za czymś gonię. Na jutro nie odkładam nic i w środku zimy marzę, by zakwitły znów jabłonie. Już nie chcę tracić ani chwili i tęsknię za kolejnym dniem. Czasu się nie da zatrzymać, czemu dopiero dziś, to wiem. Już nie chcę tracić ani chwili i czasu szkoda mi na sen. Życie jest piękne, lecz krótkie jak przeciąg. Dobrze, że chociaż dziś to wiem. Dobrze, że chociaż dziś to wiem. Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz. A to piosenka była Magdy Czapińskiej, oczywiście tekst, bo muzyka oczywiście Włodzimierza Korcza, Magdy Czapińskiej, która to po kilkudziesięciu latach właściwie, bo no, 40 prawie, napisała mi kolejną piosenkę. Ta pierwsza to była, nie wiem czy Państwu coś ten tytuł powie, Być kobietą. Alicja, właśnie tu prezes Lipiński już to pytanie zadał i było pytanie dotyczące Opole, tegoroczne Opole dla Ciebie ważne, dlatego że to będzie Wasze wspólne 45-lecie, Twoje i Włodka. Razem 90, tak? 90. Prawie jak Polskie Radio parę lat temu, tak. Pamiętam ten koncert 90. Gonimy Radio. Chcę, wiesz co, zmień sobie na ten mikrofon, bo ten jest taki typowo koncertowy, a ten będzie tobie lepiej brzmiał. Poczekaj, to ja wkładam nie Włodku, ja Paweł jestem. Przepraszam, Pawle. Tak, tak, tak. Paweł jest gospodarzem tutaj. Ja tu rządzę dzisiaj. Tak. Znaczy, no wiesz, to kolejny jubileusz właściwie, że tak obchodzimy no. Te jubileusze w tej wspólnej współpracy z Włodzimierzem Korczem. Pierwszy obchodziliśmy takie okrągłe 31 obchodziliśmy. A teraz okrągłe 45. Ale słuchajcie, 45, czyli Alicja jest w jakimś wieku prenatalnym, rozumiem jeszcze wtedy, a ty już jesteś uznaną gwiazdą, dyrektorem Teatru Muzycznego na Targówku. Kierownikiem muzycznym, nie przesadzajmy. Kierownikiem muzycznym Teatru Muzycznego. A Alicja wtedy nie który jest... Który to mnie przyjmował do tego teatru, ja musiałam egzamin zdawać, Pawle. Nie jesteś sama, bo ty jesteś wtedy jeszcze z Partitą, no prawda? No nie, jak już zdawałam ten egzamin do Teatru na Targówku, to już śpiewając w Particie właśnie zaczął mi wysiadać głos, zaczęłam mieć guzki na strunach, no i właśnie, bo tyle chórków się śpiewało i tak dalej. No i właściwie podjęłam taką decyzję, znaczy właściwie ja sama nie podjęła chyba tej decyzji, ale pomógł mi w niej mój mąż. Janusz Budzyński, bo to było tak, nie wiem, czy znasz tę Król konferansjerów. Król konferansjerów, tak, że właśnie, że jak już ten głos kolejny raz wysiadał, a było to w NRD, proszę Państwa. Było takie państwo kiedyś. W NRD. Jak głos wysiada w NRD, to już jest czapka. Podczas koncerty towarzyszące Wyścigowi Pokoju.
Na rowerze śpiewałaś? Kiedyś takie wyścigi. Na rowerze. Robert jest moją słabą stroną, wolę jednak samochód. Mimo wszystko był taki wyścig pokoju i koncerty, i wykonawcy, gwiazdy Demoludów, NRD Czechosłowacji i Polski. Wądraczkowa tam śpiewała i Urszula Sipińska. Królak jeździł na rowerze, Szurkowski. Tak, wtedy oczywiście był zawsze pierwszy. W każdym razie... No, w tym NRD. A dlaczego to zapamiętam tak szczególnie? Bo śpiewałam co prawda trzeci głos, ale bez trzeciego głosu to tam nic nie zabrzmi. No i z płaczem zadzwoniłam z jakiegoś hoteliku małego miasteczka NRD-owskiego do Warszawy. Trzeba było też rozmowę zamawiać chyba wtedy, prawda? Pewnie to tak było, jak już ten mój mąż odebrał. Ja płakałam do słuchawki właśnie, że głos mi wysiadł i Kopf naprawdę mnie zabije. Pewnie Antoni Kopf, nasz kierownik. To mój mąż zapytał, a czy jest w tym miasteczku dworzec kolejowy? No co, no jest. To idź rano do Antoniego Kopfa i zakomunikuj mu, że wracasz do Warszawy. A wiesz, jaka była reakcja Kopfa? To ja jadę z tobą. Genialne. No i mój mąż przywitał nas na Dworcu Wschodnim, mnie i Antoniego Kopfa. Zespół jechał dalej do Czechosłowacji. Podobno była to najlepsza trasa w jego życiu. Nikt ich nie kontrolował, nie krzyczał na nich. Pili sobie piwko. A ja, wiesz, no już śpiewać w duszy się chciało. Gardło tu nie wytrzymywało. W każdym razie, no, wyleczyłam to gardło. I Teatr na Targówku Muzyczny wtedy powstawał właściwie. Już tak z rok chyba istniał. I rzuciłaś te partity i postanowiłaś pójść do teatru, do Włodka? Nie, ja po prostu chciałam jednak śpiewać. Ja się dowiedziałam od jej męża, że ona chce startować. Śpiewać. Zdawać egzamin. Jaki egzamin? Przecież ja wiem, jak ona śpiewa. Ona była przez mnie bardzo często angażowana jako zespół partita. Nagrywałam z rozmaitymi gwiazdami i jeżeli do nagrania potrzebny był chórek, to wtedy najlepszy była partita, w związku z czym angażowałem 6 osób, w tym Majewską. I ta Majewska tam się wyróżniała już wtedy jakoś tymi oczkami, czymś takim, no wiesz. Trzeci głos. Alicja, śpiewamy dalej. Co będziemy teraz śpiewali? No to tak, przeskoczymy w ogóle tak od tego okresu, kiedy śpiewałam ten trzeci głos w tym chórku w partycie. I pierwszy. Teraz się popisze się pierwszy głos, wszystko może się stać. Alicja, zostawiasz ten mikrofon i wracasz, ja pilnuję. Póki świat wokół słońca się kręci, póki my z nim czule objęci, wszystko może się stać. Póki strzela korek szampana, do wesela goi się rana, wszystko może się stać. Póki rybka nie spełnia trzech życzeń i okruszek choć chętki na życie, wszystko może się stać. Póki stawiasz swój zamek na lodzie, póki tańczysz w wikorowodzie, wszystko może się stać. Patrz, jak słońce z dna się wspina na czubki drzew. Tak co dnia się świat zaczyna dla ciebie też. Jeszcze będzie czas posprzątać, wychylić tran. Ale teraz gra dziewiąta Ludwiku van. Jeszcze oda do radości z głuchego pnia. Jeszcze długo do wieczności Ludwiku van. Póki w środku jabłuszko czerwone, co na krzyż na ślub przekrojone, wszystko może się stać. Póki patrzy ci w oczy ta z lustra i nie woda, krew tobie pluska, wszystko może się stać. Póki ciągle ci jeszcze za mało zadziwienia, szaleństwa, hadwało, wszystko może się stać. Póki nie grzmi gdzieś smur paternoster, tylko wróble świergocą na wiosnę,
Wszystko może się stać. Wszystko może się stać. Wszystko może się stać. Wszystko może się stać. Alicja Majewska, Włodzimierz Korcz. Włodek, ten utwór oczywiście specjalnie. 250. rocznica urodzin, 1827 zmarł. Tak więc rzeczywiście, zawsze, cały czas jesteście a propos. Pam, 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 wiesz, to słynne beethovenowskie, zauważyłeś. Rów. Starałem się. I słuchajcie, i zaraz poczekaj, bo skończyliśmy z tą, to jeszcze wtedy nie była rampa, tylko ta na targówku. I co? I wyście tak zaczęli razem i to jest właśnie ten 70. To było tak, że w dalszym ciągu Alicja była zapraszana również na rozmaite nagrania. Oprócz tego, że była już solistką, to jednak była cały czas zaproszona nawet z Grzesiem Markowskim rozmaite chórki w dalszym ciągu. Śpiewał, bo tam Grzesio Markowski słynny. Słuchaj, zaczynał tam. Właśnie, Grzegorz Markowski. Tam, Grzegorz Markowski, który z tobą jest związany tak poniekąd, dlatego że mój ulubiony serial 07 Zgłoś się, to przecież ta wokaliza jest, on nagrał. Wiesz co, w sposób niedościgniony. W sposób niedościgniony, Alicja w 13 odcinku w sposób niedościgniony zaśpiewała tę historię. Przypominam sobie tytuł Strzał na dancingu. Tak zatytułowany był ten odcinek tego Borewicza. I ale ona tam robiła za piosenkarkę knajpową. Ale to w 7 odcinku, a w 13 śpiewała. Tak. Ja jestem specjalistą od muzyki filmowej. Ale a propos, jako specjalista od muzyki filmowej muszę ci powiedzieć, że napisałeś muzykę genialną. Ja wiem, że polska telewizja miała ogromne szczęście do kompozytorów muzyki filmowej, bo to i naprawdę no, same petardy. Od Kurlewicza, Polskie Drogi i tak dalej, ale ty się wpisujesz idealnie w ten cudowny czas pisania muzyki do seriali, Paweł, dlatego że uważam, że to, co napisałeś, to jest, bo to jest takie bondowskie, a jednocześnie tak bardzo oryginalne. Paweł, nigdy w życiu nie myślałem, że jesteś aż tak sympatyczny. A możesz zagrać dla nas przynajmniej ten fragment, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy? Sam początek zagrać. Potem Alicję namówimy, może, że jako ta strzał na dancingu, tak? No spróbujmy. Da. To Markowski. Da. Alicja, to jest Włodek, to jest ten motyw przewodni. Specjalnie Włodek zagrał nie w mojej tonacji, żebym mógł się popisać. Tak? Ale to a było, właśnie ja nie zaśpiewałam. Chciałam was namówić, żebyście pociągnęli tę historię. Nie zaśpiewasz tego, Alicja? Przed nocą im go... Ale to nie moja tonacja, bo on zagrał... A to on sobie zmieni tonację, przecież to jest muzyk, artysta, gigant. Przed nocą im go, posłuchaj mnie, zabierz serca samotność. Cień, co tam legł, wytarnuj od gwiazd ten czas, mój czas. Co za nim się stał, zbiegł. Przebiła mnie, no. Ale tam naprawdę... W tym 13 odcinku dochodzi do starszego morderstwa i gdyby nie ten Borewicz, to pewnie do tej pory byśmy nie wiedzieli, kto zamordował. A dziś są z nami Alicja Majewska, Włodzimierz Korcz. Jesteśmy w promie kultury, jesteśmy online i na żywo i opowiadamy 45-letnią historię muzycznej miłości Alicji i Włodzimierza. Dlatego, że Alicja, muszę powiedzieć, co by nie powiedzieć, jest ogromnie wierna autorom, z którymi współpracuje. Ona się po prostu na mnie zawzięła, po prostu. Ale nie tylko na ciebie, a Wojtek Młynarski? Na Wojtka ja się też nawet się tobie zawzięła. Poznałam. Znaczy, jeśli o opisanie...
jeśli chodzi o mnie, no nie ma konkurencji, bo od 45 lat nie śpiewam nikogo innego, tylko Włodzimierza Korcza. Ja starałem się, żeby inni napisali. Bywało, że ktoś napisał, ona słuchała i się to nie podobało i znowu musiałam pisać ja. Rozumiesz? To tak wiesz, to nie znaczy, ja nie cenię innych polskich kompozytorów, bardzo cenię niektórych kompozytorów polskich, natomiast jeśli chodzi o znajomość moich predyspozycji wokalno-psychicznych, to Włodzimierz Korcz jest najlepszym znawcą, no i wiem, że jak on napisze, jak on napisał, jechałam do Opola, to wracam z nagrodą, a dwukrotnie pojechałam z piosenkami nie Włodzimierza Korcza, no i wróciłam niestety. No ja dlatego muszę cierpieć te 45 lat. No. Słuchajcie, to co? Ja to parę razy już opowiadałem, ale ja po prostu w pewnym momencie zobaczyłem, jak się zrobiło niebezpiecznie, kiedy zacząłem rozwiązywać jolki. Ja rozwiązuję jolki. To są taki rodzaj krzyżówek specjalnych. Jest bardzo trudna, bo trudne, zupełnie nie wiadomo, ja to, o co ja chodzi. Ja to uwielbiam robić. I znalazłem tam takie hasło: nadworny kompozytor Alicji Majewskiej. To było na K5, 5 liter, cholera, i to byłem ja, rozumiem. Nadworny kompozytor Alicji, tak jakbym w życiu nic tego nie robił. Ja napisałem parę oratorium, słuchaj, pracowałem z całą czołówką polskiej, wiesz, wokalistyki, nadworny kompozytor Alicji Majewskiej, no. Ja, ale myślę, Włodek, że poza Gawędą, której napisałeś bardzo, bardzo wiele piosenek, Gawędzie to chyba napisałem 130 piosenek. To ja myślę, że mnie mimo wszystko chyba trochę więcej. Słuchajcie, gawęda gawędą, ale Państwo przede wszystkim i ci, którzy nas słuchają, oglądają online, czekają na Wasze utwory, to może zróbmy tak, żebyśmy tego nie zagadali na śmierć. To teraz na przykład zaśpiewajcie dwa utwory tak non-stop, żeby Wam nie przeszkadzało, żebyście tak się wciągnęli, a potem jeszcze wróćcie tu, dobrze? Wizyta w kawiarni. Wizyta w kawiarni. Kawiarniane rozmowy. No tak, teraz będą kawiarnia nowa. Kawiarnianie bardziej rzeczywiście. A to będzie piosenka z mojej najnowszej płyty, pochwalę się. Płyta już sprzed, prawda, już przed roku, Żyć się chce. Ale na tej płycie są dwa teksty Andrzeja Sikorowskiego. No i ja śpiewam ten tekst i nie wiem, skąd Sikorowski tyle wie o dojrzałych kobietach. Co z tego? W kawiarence za rogiem cmok, cmok. Kilka plotek i torcik i pan. Ale szybko przeleciał ten rok. Jaki rok, co też ty cichosza. Na stoliku magazyn dla pań. W środku przepis na dietę ze snu. Obiad może być nawet trzech dań. Ale gram ani tam, ani tu. Tu są zdjęcia z wakacji nad morzem. Włosy miałaś w obłędnym kolorze. Tu jest córka, tam wnuk, o mój Boże. Nie uwierzysz, ten chłopak to orzeł. I tak płynie w powietrzu rozmowa, bo kobiety kochają się w słowach i potrafią hen na nich żeglować, by zamilkły. Trzeba całować. W kawiarence za rogiem cmok, cmok. Ty nie słodzisz, ja słodzę ciut, ciut. Popatrz, minął kolejny znów rok. Jest o czym pogadać, to cud. Te perfumy dostałam, no wiesz. Był kochany z bukietem co dnia. Na ulicy pojawił się deszcz. Czy taksówkę zamówić się da? Pełne wrażeń wracamy do domu. Pierwsze gwiazdy już płoną na niebie. O spotkaniu do jutra nikomu. Srebrnych nitek przed snem dotknie grzebień. I tak płynie w powietrzu rozmowa, bo kobiety kochają się w słowach i potrafią hen na nich żeglować, by zamilkły. Trzeba całować. Para, 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 para. Trzeba całować.
Włodek powiedział, że dwie piosenki, czy Paweł powiedział, dwie piosenki pod rząd. Dobrze zaśpiewam. Nie, bo możecie więcej, wiesz, wolna Amerykanka. No właśnie, no właśnie tak, co tu zaśpiewać w tym spotkaniu z Państwem. Wspomnianego Wojciecha Młynarskiego, taką piosenkę sprzed lat, ale piękną. W miłości słowa nic nie znaczą. W miłości słowa nic nie znaczą, a raczej znaczą specyficznie. Tęgiego trzeba wytłumacza, co by tę rzecz objaśnił ślicznie. Bo czasem z ust kochanych biegną same najczulsze epitety. I to nie znaczy nic, niekochany. I to nie znaczy nic, niestety. A czasem całkiem niespodzianie ręce załamie i zasznocha i będę krzyczeć, ach ty draniu, i wiem, że kocham. Miłości niepotrzebny spokój, spokój niczego nie tłumaczy, gdy cisza nasz zalega pokój. Ta cisza może mieć sto znaczeń. Czasem w niedzielne popołudnie siedzimy, nic nie mówiąc wcale. I nudno jest, i będzie nudniej. I jesteś dalej wciąż i dalej. A czasem ciszę krzyk rozetnie. Fruwają krzesła po pokojach. I wiem, że życie nie jest letnie. I jestem twoim. Codziennie z nową siłą gmatwa, odmienia i roztrąca wszystkie znaczenia. Nasza miłość, wielka maszyna szyfrująca. Czasami myślę bladym świtem, że znam już wszystkie jej sekrety. Od nowa w myślach, słowach czytam i nie rozumiem nic, niestety. Aż myśl za świtami szalona, piosenki podre, wiersze z panem, a potem bierzesz mnie w ramiona i kocham dalej. Alicja Małecka, Włodzimierz Korcz i piosenka do słów Wojciecha Młynarskiego. Widzę tu Państwa, widzę kamery promu, te internetowe, ale widzę również dwie profesjonalne kamery. To jest Telewizja Kultura, która jest z Tobą, znam się od rana, bo przeprowadzasz z nimi wywiady. Reżyser, który dzisiaj nagrywa ten program z Tobą, przygotował taki program, który oglądałem wczoraj, genialny. Program między innymi, gdzie wypowiadał się Treliński, ale również i Machalica. I Machalica opowiadał o swojej płycie, którą nagrał wyłącznie z utworami Wojciecha Młynarskiego i mówił cudownie o tym Młynarskim. Takie zdanie, które wszyscy pamiętamy, że sam Młynarski uważał, że najważniejszy jest ten tekst, który powstaje na jakiś aktualny temat i on tyle trwa, ile te aktualia trwają. Ale akurat w wypadku Młynarskiego to tej aktualia, do których on się odnosi, one są wiecznie ważne i trochę tak jest również z tekstami, które teraz śpiewasz. To może zaśpiewam kolejną piosenkę, przepraszam, tak. To może Młynarskiego kolejną zaśpiewam piosenkę, wiesz, Włodku? Bardzo aktualną, uniwersalną, zawsze mającą swoje odniesienia do, i uniwersalną, i z ważną, i. Jako nadworny kompozytor, to nie mam możliwości odmowy. A jak to było, że jak Młynarski pisał tekst, to dawał ci tekst i ty pisałeś muzykę, czy na odwrót, jak to jest? Słuchaj, to czy dotknąłeś bolesnego tematu. Przepraszam. Dlatego, że mówisz o awanturach rozmaitych, bo to było tak, że
Bywało tak na przykład, że ja dostawałem tekst, pisałem do tego tekstu muzykę, ale chciałem coś tam poprawić, dzwoniłem do Wojtka. Ale w tekście czy? W tekście. Gdzie? W muzyce? Już nie wiedziałem. W muzyce to Wojtek poprawiał. Ale w tekście Młynarskiemu to ostra rozmowa. Ja byłem kamikadze, bo rozumiesz, bo normalnie to było to, taka rzecz groziła śmiercią lub kalectwem. Ja dzwoniłem do niego, prosiłem go o jakieś tam drobne zmiany. On po prostu piorunował tam przez ten telefon, wrzeszczał na mnie strasznie. Coś tam zmieniał. Ja, jeżeli nie było jeszcze wszystko tak, jak sobie wymarzyłem, to znowu do niego dzwoniłem. No było jeszcze gorzej, było jeszcze ciężej. Było kiedyś tak, że Wojtek pisał do jednej muzyki trzy rozmaite teksty. On mnie wtedy znienawidził, chyba ze dwa tygodnie mnie nienawidził, ale potem napisał bardzo dobry tekst. I mówisz o tym, które zaśpiewam, tak? Tak. Aha. To był trzeci. Pierwsze dwa były takie, które ja uważałem, że były niegodne. Był jeszcze się Żagiel Bieli, nie wiadomo o czym, jakie Bieli. Nie. Uważałem, że te teksty nie były godne Wojciecha Młynarskiego. One były dobre, ale nie jak na Młynarskiego. Rozumiesz? Niegodne muzyki Włodzimierza Korby. Słuchaj, w każdym razie po wielkich awanturach napisał trzy teksty i ten trzeci to jest ten właśnie. Posłuchaj, posłuchaj uważnie. Jak się nazywa ten trzy? Wielki Targ. Wielki Targ. Tutaj sprzedasz każde słowo i każdą myśl. Możesz tu swój kram szykować, choćby i dziś. Ogarnie cię, ogarnie cię jaskrawy ludzki tłum. Przekomarzanie jazgot, zgiełki szum. Wielki Targ, bezczelny, gwarny pośród skarg, że handel marny, pochyl kark. Ktoś z forsą przyszedł na Wielki Targ. Wielki Targ, przy głowie głowa Wielki Targ i mecz od nowa z czyj warg. Najsprzedajniejsze spłyną słowa. Tu sprzedaje się przyjaciół, jeśli ich masz. Tutaj w parę chwil się traci imię i twarz. Tu skaczą trzy uczone pły, tu cygan smykiem dnie. Tu zwolna, nieuchronnie wciąga cię. Wielki Targ, bezczelny, gwarny pośród skarg, że handel marny, pochyl kark. Ktoś z forsą przyszedł na Wielki Targ. Wielki Targ, przy głowie głowa Wielki Targ i mecz od nowa z czyich warg. Najsprzedajniejsze spłyną słowa. A ja myślę, idąc obok przez letni park, że nie muszę liczyć z tobą na Wielki Targ. Sprzedawać min, kupować słów, które powoli nam prywatne życie zmienią w płatny kram. Wielki Targ, niech nie usłyszy naszych skarg i naszej ciszy z naszych warg. Nie spłyną słowa zdatne na Wielki Targ. Wielki Targ, w pogardzie mamy Wielki Targ, bo jedno wiemy, że nasz świat, który tworzymy, nie ma ceny. Świat mały, prywatny, zwyczajny, a przecież najdroższy i niesprzedajny, niesprzedajny. Wielki Targ, niech nie usłyszy naszych skarg i naszej ciszy z naszych warg. Nie spłyną słowa zdatne na Wielki Targ. Wielki Targ, w pogardzie
gdzie mamy wielki targ. Bo jedno wiemy, że na świat, świat dwojga ludzi nie ma ceny. To, że żeby powstał taki tekst, ja musiałem ryzykować życiem. Rozumiesz? Tak było. Ale a była tak czasami, że miałeś gotowy tekst i dopisywałeś muzykę, czy jakby się dzielili? Myśmy tak pisali jakby pół na pół. Że po, na przykład Żagiel, jeszcze tam Żagiel Bieli, najpierw była cała muzyka. To zresztą też, to była najpierw muzyka, a on potem, ale całą masę piosenek napisałem do jego tekstów, które zresztą same się układały w muzykę, szczerze mówiąc. Jak będzie wyglądał ten koncert w Opolu, bo to już we wrześniu, to już pewnie za chwilę. Byłaś w pewnym momencie kojarzona z wieloma artystami, których właściwie już dzisiaj nie ma. I tak na dobrą sprawę to może być taki trochę koncert pożegnań. Znaczy wiesz, no nie ma. Ci, których nie ma, pewnie byli pierwszymi gośćmi mojego koncertu. Ale miałam to szczęście, że udało mi się zetknąć z takimi artystami właśnie jak Andrzej Załucha i Zbyszek Wodecki. Dwóch geniuszy, szczerze mówiąc, polskie piosenki. Tak, ja śmiało to teraz mówię, bo za życia to głupio mówić, ale już teraz mogę spokojnie mówić. Jeden, drugi byli to geniusze piosenki. I kogoś zaprosisz na ten koncert? Jak to będzie wyglądało? A nie powiem. Ale masz ile ci telewizja dała? Pół godziny? Znaczy 35 minut. 35 minut minęła. No, królewski telewizja. Czas. Orkiestra i chór. 18-osobowy chór. I orkiestra. No, mamy oczywiście dylematy, no bo normalnie, no, śpiewałam w tym Opolu ten Żagiel już tyle razy i odkryjemy miłość nie jest tyle razy. Może. O Jezus. Maria, wiesz co, muszę ci dać mikrofon, poczekaj, bo jednak... Nie, słuchaj, to nie Młynarskiego. Piosenki, z których się żyje. A, oczywiście. Ja to jest takie tak mam piękna piosenka, która teraz w czasach pandemii, jakby ja ją kiedyś nadałam przez radio i oczywiście słuchacze napisali tam tego, że no, ja powiedziałam, że śpiewa Majewska, ale nie powiedziałam, że kto stworzył. Kto to napisał? To jest fantastyczny utwór, wcale nie taki znany. A nie, to był najpierw tekst, Włodek? Znaczy... Ach, to ma historię akurat. O, no to piosenka ma cudną historię. No to niech mówi. Bo to była piosenka. To nie była piosenka dla Majewski. Mnie. Słuchajcie, parę tych odkryłem już nieznaną, nie była pisana dla mnie też. Ale za to dla mnie była pisana Michał, co to była dla mnie napisane. Ja wiedziałam, miałam przeczucie, że Michał to pięknie śpiewa, będzie miał z tego pożytek. Moja miłość największa. Natomiast piosenki, które je żyje, bo jestem dygresistką, więc tutaj mnie kontrolujcie mnie, tak? Nie, dobrze, dobrze. Piosenka. Ale potem chcielibyśmy, że to, co prosiła tak, Maria Szabłowska, bo nie wiem, czy wszyscy wiedzą, o który utwór chodzi, ale to... Tak, tak, tak. Piosenki, my puczce nie odmówimy, Alka zaśpiewa tę piosenkę. Zaśpiewam ją z przyjemnością, często ją śpiewam oczywiście. No, śpiewam, w Opolu już kiedyś miałam sukces w waszym koncercie radiowym, to miałam wielki sukces po piosenkach, w której się żyje. Również, chociaż miałam wtedy straszną obawę, że kameralna piosenka śpiewana z fortepianem na początku i ludzie, publiczność stanęła na wysokości zadania w Opolu i było pięknie. Natomiast piosenki, z których się żyje, którą ty znasz piosenkę oczywiście. Pytasz o czy Włodek zna? Ja znam. Ja znam całą tę płytę. Do tego tekstu była zupełnie inna muzyka. I piosenka była napisana dla Kaliny Jędrusik. Zupełnie inną muzyką, z taką nośną, bardzo dobrze bojową. A Kalina Jędrusik cierpiała na astmę i wtedy jak nie była w formie. Tak, i tak było z miesiąc, dwa, trzy, nawet rok czy dwa, prawda, Włodku? Ja przechodziłem do niej na próby i ona do połowy piosenki to chodziła i dalej już nie mogła po prostu, a strasznie chciała. To było, ale ona to śpiewała, te pół piosenki śpiewała fantastycznie, ale potem brakowało oddechu. Ale z inną muzyką, taką bardzo zbliżoną do Odkryjemy Miłość Nieznaną. Nośno. Są piosenki, słyszę, że jest coś tam.
I jak powstawała płyta w 1988 roku, Kocz Młynarski, autorską mam taką, jestem szczęśliwą posiadaczką takiej płyty, Kocz Młynarski, no tam brakowało tych piosenek, bo Żagiel był, Marsz Samotnych Kobiet był. I Wojciech Młynarski wpadł na pomysł, że ten tekst leży, nie, nikt go nie śpiewa, żal. No ale to Kalina miała tę muzykę. I żeby skrócić właściwie, podjął się tego, że u Kaliny co załatwi. No, skończyło się zdaje się na klęczkach z kwiatami i tak dalej. Nie wiem, czy Kalina mu to wybaczyła. Bo jak Kalina już coś udzieła i było dla niej, to nikomu no, nie była, dawała, tak? No, to co Wojtek usłyszał, to on tego nikomu nie powtórzy. Ale jak już odzyskano tę piosenkę, i Włodek przed tą piosenką do mnie i zagrał mi tę nośną muzykę, to mi się to nie... Ja poczułam jakąś kameralniejszą muzykę. I spuentuję tym, że z tą muzyką, jaka aktualnie jest i odśpiewam ją, to Kalina Jędrusik mogłaby ją śpiewać od rana do wieczora i wystarczyłoby jej głosu i wszystkiego, bo talentu to zawsze miała ogromnie dużo. Także... Wiesz co, tak sobie pomyślałam, to może nie do końca na temat, ale... Bo cały czas mnie jedna rzecz gnębi, bo tak mówię o tym, że ja pisałam na przykład dla Kaliny Jędrusik, prawda? Chciałem powiedzieć przy okazji, w związku z tą krzyżówką, tą Jolką, co tam nadworny kompozytor Alicji Mańskiej, ja pisałem dla Andrzeja Załuchy, dla Zbigniewa Wodeckiego, ja pisałem dla Edyty Geppert, Michała Bojora. Ja mógłbym to długo wymieniać. Danusi Rin, no tak, Dan Karin. Nie tylko dla Alicji Majewskiej. No i Wodek i dla Gawędy. No i dla Gawędy, dla harcerskiego zespołu, fantastyczny zespół. No ale według Jolki to tak było. No to. To piosenki, z których dla Kalina. Specjalnie dla Puczki. Dla Marii Szabłowskiej to jest piosenka na życzenie. Z radością. Są piosenki intelektualne, które gardzą szarą prozą dnia. Rymy mają wiotkie, niebanalne, śmiało szukaj w nich drugiego dna. Są piosenki piękno duchy drżące, wyrzeźbione z bladolila mgły, na pół senne, płomlewające. No więc są piosenki takie i są piosenki, z których się żyje, siostry serdeczne, żony niczyje. Walizce noszą sposób na życie i okulary ciemne o świcie. Wloką się za mną w poranki mgliste, w dalekim mieście być za artystkę. Na dworcach gubią spinki do włosów, cienką herbatę siorbią z termosów i mówią, ty się nie martw, kochana, jeszcze ty rzucisz łódź na kolana. Na przekór wszystkim i mimo wszystko jeszcze ty w Łomży zrobisz nazwisko. I patrzą na mnie ich oczy piwne, czyt podkrążony, chytro naiwny. Marzeń nie kryje i łez nie kryje przed piosenkami, z których się żyje. Nie sprzeciwiam się eksperymentom, subtelności w tekście nigdy dość, lecz nie mam nic przeciwko puentom, które prócz autora pojmie ktoś. Więc przerzucam tych piosenek masę, co to mają podtekst, drugie dno, po czym jak to mówią, ruszam w trasę i z walizką w ręku wracam do tych piosenek, z których się żyje, co piszą listy z małych stacyjek. Nad zmiętą schylą się fotografią i bez miłości żyć nie potrafią, co już zdołały przeżyć niejedno i wszystkie prawdy książkowe bledną przy piosenkowych tych prawdach paru, rodem z ulicy, łóżka i baru. W refrenie pierwszym nucą, że rzucił, w refrenie drugim, że jednak wrócił, a na przygrywce szepczą do ucha, popatrz kochana, jak naród słucha. Nieraz mam dosyć tych sióstr kochanych, to pełnych wiary, to załamanych, lecz zawsze wracam na łeb, na szyję, do tych piosenek, z których się żyje. Thank you.
Alicja Majewska, Włodzimierz Korcz. Nie w Łodzi, nie w Łomży, ale w Warszawie, na Saskiej Kępie, w promie kultury. Jesteśmy również online, ale jesteśmy w promie kultury i słuchamy piosenek. To jest właściwie taki forpoczta przed tym, co się będzie działo w tym roku w Opolu. 35 minut na estradach świata. Zawsze mi się jednak twój głos właśnie kojarzy z wielkimi festiwalami, że ty wchodzisz i to tak dźwięcznie to wszystko brzmi. W dodatku te same melodie są również takie bardzo płynne i to idzie, tak sunie. Pawle, ty przypomniałeś mi takie zdarzenie, miało miejsce w naszym życiu, w programie drugim telewizji przed laty, program taki był, program, gdzie no delikwent siedział i paru dziennikarzy go tam zadawało pytania. Między innymi ciebie zapamiętałam, bo tak wyszło się od piosenki festiwal, że ja śpiewam takie piosenki festiwalowe i to zabrzmiało tak wcale nie tak nie poklepując mnie, także festiwalowe piosenki, tak mi zarzuciłeś wtedy. Tak mi się, tak odniosłam takie wrażenie. Po co ja sobie przypominam takie rzeczy? Festiwalowe, ale wiesz co, festiwalowe, bo pojęcie piosenka, jest takie pojęcie, piosenka festiwalowa, prawda? Ale to z czasów, teraz chyba nie miałaby miejsca to pojęcie. W ogóle nie pisze się takich piosenek, które mają, są kandylenowe, szerokie, długie nuty, żeby się wokalista mógł popisać. A takie piosenki pisało się, znaczy pisał Włodzimierz Korcz, na festiwal do Opola razem z Wojciechem Medalskim, żeby wykonawca mógł wygrać ten festiwal, czy wygrać premiery, proszę Państwa, bo przecież to był czas, gdzie premiera, to była prawdziwa premiera, czyli i słuchacze, i na widowni, i telewizowie, i jury słyszało tę piosenkę po raz pierwszy. Nie tak jak teraz w premierach, to miesiąc wcześniej się tam teledyski, w ogóle ona jest dawno znana, a niby premiera. Jaka ona jest premiera? W każdym razie pierwszy raz i po prostu i nieraz są przepiękne piosenki z wieloma niuansami, które przy kolejnym posłuchaniu dopiero wyłowić te niuanse. A piosenka festiwalowa, taka, która powinna zrobić wrażenie tu i teraz, stąd te wszystkie to, wiesz, ta radości łza, ta, wiesz, albo tam kocham cię życie, nadzieję ma. To jest festiwalowe piosenki. Wszystko się zgadza, ja ciebie pamiętam. Ja mam przepis taki, bo ja wiem, co zrobić, żeby zrobić duże wrażenie na takim festiwalu. Po prostu chodzi o to, że w takiej piosence na końcu musi być bardzo długa nuta, trzymana, orkiestra musi grać, a artystka na przykład musi trzymać długą nutę. Jak trzeba pół godziny, to potem ludzie biją brawo. Ja kiedyś wymyśliłem taką rzecz nawet, bo wiele lat temu, to jeszcze były chyba lata wczesne 70., dla piosenkarza Bogdana Czyżewskiego, wymyśliłem taką piosenkę, prościusieńka piosenka, prosty kanto, prosty refren, ale chodziło o to, żeby on wygrał, bo taki był rodzaj konkursu telewizyjnego. Ja myślę, co zrobić, żeby on to wygrał? A on miał bardzo długi oddech. Ja wymyśliłem taki numer, że to były krótkie kanto, krótki refren, krótkie kanto, krótki refren. A pamiętasz tę piosenkę? Nie, przerwałem cię. Pamiętasz koniec chyba, tak? To było 130 lat temu, nie mogę zapomnieć. W każdym razie, nieważne, w każdym razie chodziło o to, że on zaśpiewał ten trzeci refren i ja wymyśliłem taką rzecz, że żeby on ten ostatni refren skończył na bardzo wysokiej nucie, aranżację napisałem taką, że cała orkiestra zagrała jeszcze raz ten refren, cały refren, a on trzymał tę wysoką nutę, rozumiesz? On był Pavarotti. Słuchaj, on trzymał tę wysoką nutę, wydawało się, że się udusi, nie udusił się i za to dostał straszne brawa i wygrał ten konkurs. Włodzimierz Korcz to jest przepis na przebój festiwalowy. Alicja genialnie realizuje te przepisy, muszę powiedzieć, Włodka. Podchodzi parę do mikrofonu i śpiewa. Kot różnych z Włodka piosenek, mogę parę kot zaśpiewać. Co? Świetnie. Że parę, wiesz, oczywiście same kody, tak powinnam jakieś taką wiązankę, bo tak już mi same kody takie, te same długie nuty. Wiesz, Dzieci Mężczyźni też była długa nuta? Dzieci Mężczyźni? Nie było długich nut tam, na czymś nie polegał ten walor. Tam ale Karuzelki Cier, pewnie tak? No parę. To wszystko przed nami. Jak długa nuta na końcu gwarantuje dużo oklaski. Co? Długa nuta na końcu gwarantuje dużo oklaski. Ale to akurat piosenka, która zaśpiewa, nie ma długiej nuty na końcu. Ale będą oklaski, ja wam zaręczę. Ale to jest tytułowa piosenka mojej ostatniej, z ostatniej płyty, proszę Państwa. Tytułowa. Żyć się chce. Teledysk na Malcie kręcony.
uwierzyć w wróżbę czy kabałę, gdy wszystko wokół nas się zmienia i rzeczy tylko dwie są trwałe, radość i ból istnienia. Tworząc historii swój kawałek, mijają ludzkie pokolenia, a rzeczy tylko dwie są trwałe, radość i ból istnienia. Bo życie lubi cieszyć, bo życie lubi boleć, jest jadem, który leczy, jest różą, która kole, i bywa nam z nim dobrze, i bywa całkiem źle. Lecz czy chcemy, czy nie, to żyć nam się chce, to żyć nam się chce. Żyć się chce, żyć się chce, żyć się chce. Żyć się chce, żyć się chce, żyć się chce. Choć sprawy wszystkie wielkie, małe, są wszystkie nie do przewidzenia, to jednak mamy coś na stałe, radość i ból istnienia. Zwyczajne to, czy nie bywa, niech każdy sam tę rzecz ocenia. Lecz faktem jest, że w życiu trwałe są tylko radość i ból istnienia. Bo życie lubi cieszyć, bo życie lubi boleć, jest jadem, który leczy, jest różą, która kole, i bywa nam z nim dobrze, i bywa całkiem źle. Lecz czy chcemy, czy nie, to żyć nam się chce, to żyć nam się chce. Żyć się chce, żyć się chce, żyć się chce. Żyć się chce, żyć się chce, żyć się chce. Żyć się chce, żyć się chce, żyć się chce. Żyć się chce, żyć się chce, żyć się chce. Alicja Mańska, Włodzimierz Korcz. Mimo braku długich nut, oklaski długie. Powinnaś powiedzieć, żyć się chce, taką powinnaś kodę, prawda, mieć, nie, nie? To wtedy długa nuta i miałabym... Jakbym pisał na festiwal, to może bym tak zrobił. A to było na żyć płytę. Żyć się chce, dobra. Włodek, to już trochę wiemy o tym, jak się pisze utwory, jak się pisze przeboje. Tak. Ty masz dużo piosenek, które są z takim mocnym raz i w rytmach parzystych. Jesteś jednym z niewielu chyba kompozytorów muzyki rozrywkowej, który tak często sięga po właśnie taki zdecydowany, prosty rytm, który dodaje takiego tempa i taki jest prosty w tym wszystkim. Tak, to jest częściowa prawda jedynie. Przepraszam. Dlatego, że ja napisałem całą masę... Na trzy. Na trzy. Całą masę numerów napisałem na trzy. Wiesz, bo ja usłyszałem niedawno, że na trzy się nie pisze. Wiesz, bo że po nie, to, żeby ludziom się podobało, to trzeba pisać na cztery. Na trzy się tańczy, a na dwa się śpiewa. Walczyk, tak? Walczyk był na trzy i Walczyk jest niemodny, wiesz. A ja napisałem, jak mówię, całą masę piosenek na trzy i uważam, że to jest fantastyczny, fantastyczny rytm. Wszystko może się stać. Alicja śpiewa jako druga piosenka. To jest rytm trójdzielny. Co? Walce, tak, ale mówimy o rytmicznym, można napisać rytmiczną piosenkę na trzy. Też to się daje, tylko że w związku z tym, że nie zawsze to się wyczuwa, bo jest tak zwany rytm trójkowy, czyli ludzie odbierają, że to jest na cztery, a w środku dzieją się triole. Rozumiem?
Czy ja się nie zanudzam troszeczkę? Nie, no idealnie. No, w środku triole to już jest coś. Nie, w każdym razie, słuchaj, rzeczywiście był taki okres, kiedy pisałem dużo piosenek na cztery, bo chodziło o to, żeby... Nawet na dwa. Jeszcze się tam... Tak, nie, to cztery, to proszę. To przewaliłeś troszkę. Trochę przewaliłem. Tak. Na mocne dwa. W każdym razie chodziło o to, żeby piosenka była... Jest taka jedna metoda, którą posługował się mój kolega. Ja chyba przytoczę nazwisko. On mi kiedyś powiedział wiele lat temu, on nazywał się Poznakowski i on powiedział Ryszard? Mi, Rysio Poznakowski, którym kiedyś dawno bym powiedział tak, słuchaj, piosenka nie musi być dobra, piosenka musi być skuteczna. Rozumiesz? On miał takie myślenie. Ja sobie myślałem, kurczę, może coś w tym racji jakieś jest. I dlatego był taki okres, kiedy pisałem piosenki z myślą o jej skuteczności. Znaczy, wiesz, jadą gdzieś na festiwal, jechałem po to, żeby wygrać, albo przynajmniej dostać nagrodę. I wiedziałem, że no, naród łatwiej troszkę kupi, jak ma prosty rytm. No przepraszam, tak. Ale na festiwal jak jechałeś, to pisałeś piosenki skuteczne, ale bardzo piękne. Na festiwal. Znaczy, tu, napisałeś, Paweł dzisiaj był miły dla mnie, ty jesteś miła. Jezus, jaki piękny dzień mam. Nie, no. Nie, ale... Nie, nie, ja nie mówię, że wyższość piosenek na dwa w porównaniu do piosenek na trzy, wręcz przeciwnie, ale uważam, że jak tak jakiś, znalazłeś taki rytm dosyć prosty jak na przebój, a jednocześnie jest coś takiego, co każe sięgać po ten utwór po raz kolejny, po raz kolejny. Teoretycznie przebój powinien być prosty, ale ja kiedyś na przykład napisałem taki przebój Ogrzej mnie. Ogrzej mnie. No trudno to dosyć powtórzyć, to wiesz, to nie jest proste. Na dwa. Mocne na dwa. No, słuchaj, ale tam się strasznie dużo działo, to namieszane było potwornie, a mimo tego to był przebój. To wiele, a nawet do tej pory ludzie kojarzą to po wielu latach. Czyli okazuje się, że przebój niekoniecznie musi być prosty, chociaż masz rację, tam był prosty rytm. Może ten rytm teraz będzie prosty rytm, czy bardziej skomplikowany? Co wybieracie? Co wybieramy, Włodek? Co chcesz zaśpiewać teraz? Może państwo. Alka, ja mam propozycję. Ja te czuję, ja że na tym żaglu skoczymy. Która ta piosenka... Na dwa. Nie, poczekaj, nie, na trzy. Napisałem piosenkę na trzy. Nie była to piosenka napisana na festiwal, ale była napisana po to, żeby zrobić olbrzymie wrażenie. Alka, czy możesz zrobić na ludziach olbrzymie wrażenie teraz w tej chwili? Ona robi cały czas na ludziach ogromne wrażenie, także nie wiem, co mogłaby jeszcze takiego zrobić. Próbujemy? Alka, mikrofon jest tutaj. Alicja, ja ci na razie trochę wody dam może. Ja boję się, że ugotowaliśmy się wszyscy, więc pij wodę, rób wrażenie. Wodę. To, co mówisz, nie słychać. No bo wodę, że, piję wodę na razie. Że, czy mam zdjąć marynarkę? Mam zrobić wrażenie. Nie, dobrze. Kluseczka też ładna. Chcesz, żebym zaśpiewała piosenkę trudną? Trudną, niestety, ale od łatwych piosenek to ja znam parę innych wykonawczyń, natomiast ty musisz śpiewać trudne. Bardzo proszę. Słuchajcie, no widzę, podwyższamy strasznie poziom. Na trzy, trudna, niefestiwalowa, z ogromnym wrażeniem, z wodą w rękach, zamiast mikrofonu. Słuchajcie. A jak się nazywa ten utwór? A tekst tej piosenki napisał Wojciech Kejne. Wojciech Kejne. To Wojciech Kejne. Mój Świat w kolorze nadziei. Świerki, jak akty strzeliste, tłumnie obległe jezioro, dziwiąc się wodą, że czyste, że srebrne ryby w nich biorą, że cisza skrzydlatym śpiewem usypia złociste fale. Gdzie takie miejsce jest? Nie wiem, lecz wiem, że trzeba je znaleźć. Kiedy walec postępu triumfalnie pędzi przez zieleń, kiedy przybywa zastępów ludzi myślących portfelem, gdy komputery już liczą rentowność wszelkiej idei, rzuci wiarę, niech krzyczą o świat w kolorze nadziei.
Połóżmy serca na trawie, niechaj odpoczną w obiegu, w zielono sklepionej nawie, gdzie pięknem każdy tnie szczegół. Pozwólmy zmilknąć rozmowom, a myślom bujać po niebie, czując, że lepiej nam z sobą, że jest nam bliżej do siebie. Więc kiedy walec postępu triumfalnie pędzi przez zieleń, kiedy przybywa zastępów ludzi myślących portfelem, nim komputery wyliczą nieopłacalność idei, czuć jej wiara nie krzyczą o świat w kolorze nadziei. Świat w kolorze nadziei. Świat w kolorze nadziei. Alicja Majewska, Włodzimierz Korcz, ale no. Alicja, ale ten Pan Bóg to dał Ci głos na całe życie, naprawdę, głos jak dzwon. Alicja Majewska. Alicja, wiesz co, Kejnek kiedyś napisał dla Ciebie taki... To już był koniec. Nie, poczekaj, bo ja chciałem Was namówić na jeszcze jeden. Dla Pani żagiel, to wiem, trzymam w ręku. Dla dwóch Pań dwa żagle bielą się. Ale nie, nie. Ale może my nie pamiętamy tej piosenki. Ale poczekaj, to my pamiętamy, to rzucimy słowa. Ale wiesz co, gdybyś się jeszcze, Alicja, mogła zaśpiewać taką piosenkę. A to co prawda, Ty nie śpiewałaś wtedy tej piosenki sama. Tam była obok Ciebie Wodecki, Rynkowski i... Tak, i to jest też Kejne, tak? Wojciech, to jest wyjątkowo, to jest mój ulubiony utwór. No, a nie mamy tego tria męskiego, ale byście zaśpiewali, to będzie taki półfinał, a finał te dwa żagle? Wiesz, to nie śpiewam. Ja śpiewałam to oczywiście ze Zbyszkiem Rysiem Rynkowskim i Grzesiem Markowskim na naszym okrągłym jubileuszu, okrągłe 31 to było, tak. Teraz będzie okrągłe 45 i nie ma faceta nie ma. Niektórych kolegów nie ma. Po prostu. Nie ma, tak. Rysiek jest. Rysiek śpiewał ze mną w koncercie. Smutne do widzenia. Śpiewaliśmy razem. Aż kawałek zaśpiewaj. Ale ja to pamiętam. Pamiętasz, ja ci podrzucę, jak to się zaczyna? Bo jak tylko zacznie się, jak to byś zaczęła, to ja Co? Jak? W jasnych barwach widzi świat, tak? Nie dostrzega... Nie. Wziąć w ramiona. Edyta, wszystkie teksty znamy. Nawet gdy spełniona. To kawałek miłość, przynajmniej. Miłość taka jest. Krzywd pamiętać nie chcę, bo zwykła dobrem płaci zło. W głowie plany ma szalone. Oczy wielkie rozmarzone. Miłość, miłość taka jest. Taka jest miłość. Taka jest miłość. Zaklejka to... O, ja to... No, tak wysoko? No, strasznie wysoko. A mnie chyba tak... Miłość. Śpiewaj za Zbyszkiem. Taka jest miłość. Taka jest miłość. Wszystkie pragnie wziąć ramiona. Na drugi raz to przyjdzie. Zrobimy próbę z Pawłem. Dobra. Oczywiście. Słuchaj, dobrze brzmimy razem. Słuchajcie, to ja za parę lat będę miał też te 45 lat tego to we trójkę. Jubileusz. To będzie 150 razem. Tak, ja bez próby, tak? Czy Żagiel? Żagiel? Żagiel?
niemożliwe, naprawdę? Znaczy, a może odkryjemy? Odkryjemy, o można i żagiel i odkryjemy. Co to dla nas? Zacząć żaglem, skończyć odkryjemy, albo odkryjemy żagiel na nowo. To będzie tak. To może już ten żagiel, Wódek. Znaczy nie wie państwo, nie, ja wzdycham. Nie, to, bardzo dziękuję, że pani poprosiła o żagiel. Nie, to, czy, to są piosenki, które no wiem, że są z których związane. Dzień boku, gdzie, z których się żyje. Piosenki, z których żyje. I ja żyję takimi piosenkami i z piosenek takich, jak jeszcze tam Żagiel Bieli, Wojciecha Malarskiego i tego to Włodzimierza Korcza. I będzie długa nuta na koniec. Kobiety na morski piach stanęły nad wielką wodą, stare, młode. Całe we łzach i z wiatrem leciały od lądu, bezradne i mokre od łez spojrzenia. Aż po horyzont jasny kres. Jeszcze się tam żagier bieli chłopców, którzy odpłynęli, nadzieja wciąż w serc kapeli, na werbelku cicho gra. Wrosły kobiety w nadmorski brzeg, w czekaniu swym i cierpieniu jak kamienie. Tnąc fali bieg i z wiatrem leciało od lądu milczenie ich oczu i rąk, daleko aż po horyzont jasny krąg. Jeszcze się dam żagiel wiel chłopców, którzy odpłynęli, nadzieja wciąż w serc kapeli, na werbelku cicho gra, bo męska rzecz być daleko, a kobieca wiernie czekać, aż zrodzi się pod powieką inna łza, radości łza. Męska rzecz dognać biegu i uśmierzyć grzywy fal. Nasza rzecz stać na brzegu, stać i wierzyć i patrzeć w dal. Jeszcze się dam żagiel bieli chłopców, którzy odpłynęli, nadzieja wciąż w serc kapeli, na werbelku cicho gra, bo męska rzecz być daleko, a kobieca wiernie czekać, aż zrodzi się pod powieką inna łza, radości łza. Bo męska rzecz być daleko, a kobieca wiernie czekać, aż zrodzi się pod powieką inna łza, radości łza. Alicja Mańska, Włodzimierz Korcz, kompozytor z Jolki. Żegnamy się pandemicznie z państwem. Dziękujemy bardzo.
Maria, pani dyrektor, prosiła, żebyśmy skończyli 10 po. Jest 11 po. Wchodzi Maria, pani dyrektor, uśmiechnięta w przyłbicy. Słuchajcie, to w Opolu tyle kwiatów nie będzie na tym koncercie. Są również długie kwiaty, tournesol. Tak zwane kwiaty stojące. Alicja Majewska, Włodzimierz Korcz, Prom Kultury. Naprawdę, w takich momentach naprawdę myślę, że tak jak to... Czasami bardzo przyjemnie jest być piosenkarką. Nie graj cynika na siłę. Nikt nie zna. Mało ci za to świat braw da. Nie mów, że wszystko miłości już było, bo to nieprawda, nieprawda, nieprawda. Więc przestań cenić złe słowa i patrzeć wzrokiem ponurym. Dla ciebie życie to knajpa portowa. Dla mnie ocean, 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 naftowym. Odkryjemy miłość nieznaną, przegonimy wiatr wesoły, co po fali gna. Oznaczymy kraj zakochanych, długość ta, szerokość ta. Miłowania głodni jak wilcy, nauczymy się w tym kraju od pierwszego dnia. Słów, którymi mówią tubylcy. Szabadabada, szabadabada. Odkryjemy miłość nieznaną. Na szczęście wieląd zaniosą niepewnego dnia. Twe ramiona łódź Magellana, serce twe Bussolana. Znów będę czuć, że jestem zakochana, póki niesie mnie łódź. Łódź Magellana. Znów będę czuć, że żyć tylko tak warto jest. Navigare necessest. Navigare necessest. Miłowania głodni jak wilcy. Nauczymy się w tym kraju od pierwszego dnia. Słów, którymi mówią tubylcy. Szabadabada, szabadabada. Odkryjemy miłość nieznaną. Na szczęście wieląd zaniosą niepewnego dnia. Twe ramiona łódź Magellana, serce twe Bussolana ma. Miłowania głodni jak wilcy. Nauczymy się w tym kraju od pierwszego dnia. Słów, którymi mówią tubylcy. Szabadabada, szabadabada. Odkryjemy miłość nieznaną. Na szczęście wieląd zaniosą niepewnego dnia. Twe ramiona łódź Magellana, serce twe Bussolana ma. Alicja Majewska, Włodzimierz Korcz z kwiatami. Alicja z kwiatami. Chcieliśmy ogromnie Państwu podziękować. Alicja Majewska, Włodzimierz Korcz, Prom Kultury.